Cześć wszystkim. Dziś zamiast nowego tematu biblijnego mam dla Was nagranie pewnego świadectwa, które przesłuchałem. Bardzo ciekawa historia na temat mocy modlitwy i na temat boskiej opatrzności, tego jak ona działa. Na końcu powiem jeszcze, kto to mówi, gdzie można więcej przesłuchać podobnych świadectw i historii. A teraz już zapraszam Was wszystkich do wysłuchania. Jednego z braci byłem w Związku Radzieckim. Ja lubię często pytać braci, jak ty poznałeś prawdę, jakie były twoje koleje losu, gdyś był przed i potem, gdy poznałeś prawdę. Przyniósł mi zdjęcie i na tym zdjęciu on jest jeszcze oczywiście dużo młodszy, jak wtedy, gdy u niego byłem, i drugi bardzo ładnie wyglądający mężczyzna. Ja mówię, bracie, to zdjęcie nic mi nie mówi, ty mi powiedz. Opowiedział mi wówczas taką historię. Jego rodziców zamordowali siepacze KGB, gdy był małym dzieckiem. Widocznie byli innego zdania niż ten ustrój, straszliwy ustrój komunistyczny. Dali go do domu małego dziecka. Mówi, a ja byłem dzieckiem zbuntowanym. Ja gryzłem po rękach tę wychowawczynię. Biłem dzieci, bo ja miałem na... że to no, oni są inni, że ja nie mam mamusi i tatusia. Dano mnie do domu poprawczego. Nie mogli ze mną tam wytrzymać. Dali mnie do poprawczaka. Tam w poprawczaku rosłem i robiłem, co tylko mogłem na źle. Byłem bity, byłem w różny sposób karcony, a ja byłem zbuntowanym człowiekiem. No i życie płynęło, taki koszmar jego życia. Urósł. No i chcieli ci wychowawcy tego poprawczaka jakoś przystosowywać tych młodych ludzi do jakiegoś życia. Mówi, dali nam przepustkę jeszcze z kilkoma chłopcami. Dali nam przepustkę, żebyśmy wyszli, zobaczyli jak ludzie poza tym poprawczakiem żyją. No bo kiedyś przecież mieli nadzieję, że my stamtąd wyjdziemy. Napotkaliśmy chłopca i zażądaliśmy od niego pieniędzy. No ale chłopiec nawyzywał nas, nie chciał nam tych pieniędzy dać, czy nie miał. I takśmy go bili, żeśmy go zabili. Dostałem się, mówi, do więzienia. No ale jako małoletni wyrok jeszcze nie był tak duży, potem były amnestie. I wyszedł z więzienia już jako dorosły człowiek. Był to oczywiście silny, o dobrze zbudowany mężczyzna. Wyszedłem jako dorosły człowiek. No, gdzie ja pójdę? Gdzie ja pójdę? Domu nie mam. Pieniędzy nie mam. Gdzie ja stanąłem, mówi, na dworcu, na stacji kolejowej. Pił człowiek przed bufetem piwo. Poprosiłem go bardzo grzecznie, żeby mi dało się napić tego piwa, bo mi się pić chciało. No a on znowu nawyzywał mnie od bandytów, no bo ja z więzienia wyszedłem. Bo bym powiedziałem, że ja z więzienia wyszedłem. I tak mnie rozezłościł, że uderzyłem go tak mocno. Zginął. Dostałem ogromny wyrok. 25 lat więzienia. No, że nie na to, że niby w afekcie, no ale. Potem znowu amnestię. No, ale co w tym więzieniu już teraz po raz drugi? Miałem sadystyczne skłonności i władze więzienne wiedziały, że ja takie sadystyczne skłonności mam. Jak chcieli kogoś bardzo skarać, to do mojej celi go dawali.
a ja już mu tam odpowiednio szkołę dawałem. I któregoś wieczoru wrzucili do mojej celi człowieka. Leżałem już na pryczy i sobie pomyślałem, a już dziś nie będę wstawał, ja sobie ciebie na jutro zostawię. Ale ten nowo wrzucony do mojej celi człowiek, zanim się położył na pryczy, na kolana klęknął i głośnym szeptem się modlił. Ja mówię, po raz pierwszy widziałem modlącego się człowieka. Nie pamiętałem, czy rodzice się modlili, czy nie. Ale tak w domu tych małego dziecka, jak i poprawczaku, jak i, nikt się nie modlił. Słyszałem, jak dziękował ten człowiek za przywilej cierpienia. I wreszcie w tej modlitwie mówi, modlił się również za mną, za współwięźnię w tej celi. Było to dla mnie coś niesamowitego. Ja zacząłem tego człowieka jak gdyby się bać. To jakiś dziwny człowiek. Pomyślałem sobie, jeżeli on się tak modli, to ten Bóg pewno jest. A ja taki straszny człowiek. Na drugi dzień już wcale nie miałem chęci się nad nim znęcać. A gdy poprosił mnie, żeby mu klęknął z nim do modlitwy, ja nie chciałem się modlić, ale nie miałem się mu odmówić. Przez 3 dni klękałem z nim do modlitwy. Po 3 dniach go zabrali, bo ja nie spełniałem ich pragnień. Zabrali go z mojej celi. Bo jak wyszedłem po jakimś tam czasie, ja pragnąłem tego człowieka jeszcze raz w życiu zobaczyć. Chodziłem wszędzie, pytałem, gdzie są ludzie, którzy się modlą. A mówili tam do cerkwi. Nie, popatrz, poszedłem tam. Nie, to nie tak. On tu nie może być. No i po wielu poszukiwaniach powiedziano mi tam na wsi, jacyś się modlą, może tam iść. Poszedłem za stołem, stoi ten właśnie człowiek i mówi wykład do symbolu chrztu. A potem jeszcze w czasie wykładu mówi, kto jeszcze chciałby ewentualnie symbolizować swoje poświęcenie, niech przyjdzie do przodu. Poszedłem i ja do przodu. Ale on skończył wykład, poznał mnie, przyszedł do mnie i mówi, ty dopiero wyszedłeś, tak, to jeszcze przed tobą długa droga. Ale mi nie dałem się odepchnąć. To jest moje zdjęcie po symbolu z nim. To zdjęcie, które mi pokazywał. Ta modlitwa, mówi, ona szła za mną i ona zmieniała moje życie. Nagranie, którego wysłuchaliście, pochodzi z dłuższego wykładu Jana Łagowskiego pod tytułem Moc modlitwy. Za chwilę powinna wyświetlić się taka ikonka, gdzie będzie można otworzyć sobie cały ten wykład. Serdecznie polecam. Jest tam też więcej ciekawych świadectw historii tego ewangelisty, który głosił Słowo Boże w krajach byłego Związku Radzieckiego, jeszcze kiedy ten Związek Radziecki istniał, i później na Ukrainie, w Rosji, w innych krajach. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania.